Jest to stacjonarny protest, który będzie miał na celu również blokadę ulicy w taki sposób przerwany, dopuszczaniem też do ruchu, poprzez dopuszczanie do ruchu co jakiś czas samochodów, więc żeby jak najmniej utrudnić mieszkańcom czy przejeżdżającym przez Zawadzkie, ale tak naprawdę pokazać społeczeństwu i Polsce, że się źle dzieje w takim miasteczku jak Zawadzkie. A jakie są wasze postulaty? No, nasze postulaty są niezmienne, czyli trzeba powiedzieć, że stop likwidacji, czyli zaniechanie likwidacji oddziału Warszawskiego Rurandrzej, czyli stop likwidacji, stop zwolnieniu pracowników. Dla tych mieszkańców to jest ogromny dramat i tak naprawdę ten dramat należy jak najszybciej przerwać. Przyjechaliśmy tutaj wspomóc kolegów ze związków z Zawadzkiego i po to tu jesteśmy, żeby ich wspierać i zobaczymy, jakie będą działania dalsze. Czyli to są typowo solidarnościowe działania, tak? Tak, no głównie nasz Związek Solidarność, jak tu jesteśmy, wspieramy nasz region. No i jesteśmy po to tutaj, żeby, tak jak powtarzam, kolegów wspomóc. No i zobaczymy, co dalej będzie się działo z naszym przemysłem. Bo... A w waszej filii są jakieś problemy zapowiedzi redukcji, czy na razie jest okej? To znaczy w naszej filii, jeżeli chodzi o Rurek Spol Częstochowa, na dzień dzisiejszy nie mamy jakichkolwiek sygnałów, że zakład będzie zamykany. Ale też naprawdę nie wiemy, co będzie, bo w przeciągu powiedzmy tych 6 czy 8 miesięcy równie dobrze u nas może zacząć się dziać źle, chociażbyśmy tego nie chcieli, ale no czas pokaże, zobaczymy. Wierzy pan, że protest przyniesie skutek? Mam nadzieję, że tak. Pan pracuje w walcowni? Tak. I od ilu lat? Od 14. Na utrzymaniu 5 dzieci. I jak teraz tracimy pracę, to będzie lipa. Decyzja o likwidacji zakładów ma charakter czysto ekonomiczny. Absolutnie tutaj nie ma wpływ jakość pracy załogi. Tak naprawdę od 21, czyli od momentu poinformowania strony społecznej, trwają rozmowy i dialog, w ramach których zostaną wypracowane warunki zwolnień grupowych. Mhm. Czy istnieje jakaś możliwość na uratowanie zakładu? Jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie zakładu, to ze strony spółki, ze strony Grupy Borysiew i Alchemii nie ma takiej decyzji, nie będzie możliwości odwrócenia, natomiast cały czas skupiamy się na poszukiwaniu nowego inwestora dla zakładu. Widzę jeden z postulatów upaństwowić walcownię. Czy liczycie na pomoc państwa? Oczywiście, że liczymy na pomoc państwa. Właściwie to od samego początku liczyliśmy już od dawna, że państwo wspomoże zakład pracy, pracowników. Liczyliśmy oczywiście na budowę stalowni w Rudzie Śląskiej, która miała mieć miejsce i jakby skonsolidowanie zakładów w tych przetwórstwach hutniczego obok siebie. Nie doszło do tego, jak wiemy. Dzisiaj jest taką firmą Węglokoks, który by był też ratunkiem dla naszego zakładu. Ale tak naprawdę liczymy na państwo, liczymy na każdego inwestora, który by zechciał prowadzić tutaj produkcję i utrzymać zatrudnienie w Zawadzkiej.